pomimo dostępu do nowych technologii medycznych, niewiele zmienia się w obszarze rehabilitacji. Jak pan sądzi, jakie zmiany powinny nastąpić, aby było lepiej? Pierwsza rzecz to jest do POZ-u fizjoterapeuta. Od tego bym zaczął, bo faktycznie rehabilitacja u nas leży odłogiem i nie patrzymy na to, że szybciej doprowadzony do stanu, powiedzmy, zdrowia pacjent to jest bardziej opłacalna sprawa dla całego systemu ekonomicznego, dlatego fizjoterapeuci powinni się znaleźć w POZ-ach. To jest od tego bym zaczął. No i rehabilitacja, żeby była się naprawdę dziedziną, która będzie na pierwszym miejscu, a nie traktowana poniekąd po macoszemu. Zwróćmy uwagę, jak do tego podchodzą kraje zachodnie, gdzie ta specjalizacja się cieszy wielkim tutaj uznaniem, ponieważ się opłaca gospodarce.